Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Jest to kolejny film informacyjny, w którym chcę omówić parę rzeczy, które będą się działy teraz na kanale. Po pierwsze, naprawdę chcę wam podziękować za pobicie wszystkich rekordów, jakie były możliwe do pobicia na tym kanale w poprzednim miesiącu. Ogólnie, jakie rekordy? Na pewno rekordy subskrypcji, bo mamy ich aż 620 w jeden miesiąc. 620 subskrypcji, ja tyle zdobyłem w pierwszym roku nagrywania filmów. Przez cały rok miałem zaledwie 500 coś subskrypcji, a teraz w jeden miesiąc 620 doszło ludzi. Więc naprawdę się cieszę z tego faktu i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłuższy okres czasu, no i będziecie mnie wspierać na stronie YouTube. Poza tym pobiliśmy kolejny rekord związany z obejrzeniem filmów. Na ogół miałem wyświetleń coś około 40 tysięcy może na miesiąc, może w lepszych okresach miałem 45 tysięcy, a teraz wybiliśmy tą liczbę do 55 tysięcy wyświetleń. Wow, to jest ogromna ilość. Tak samo zwiększyliśmy średni czas oglądania z 4 minut na 7,5 minuty, no to nie jest jakoś super, ale powiększyliśmy to całe 3 minuty, więc leci coraz lepiej. Czas oglądania też wzrósł odrobinę, zwykle było 300, 350 tysięcy, teraz mamy 400 tysięcy minut, czyli no ładnie zmarnowaliście czasu. Gdyby jedna osoba musiała oglądać moje filmy, wszystkie po kolei, czyli 400 tysięcy minut, potrzebowałaby na to 6660 godzin, czyli to podzielimy jeszcze na dni, potrzebowałby ktoś 277 dni, żeby obejrzeć, żeby wbić mi takie wyświetlenia. Z jeden miesiąc ktoś by musiał oglądać 277 dni, co jest niemożliwe. Tak, więc fajnie, bardzo mi się to podoba. Statystyki są świetne. Widzę też, że mamy ludzi z YouTube Premium, czy tam YouTube Red. No i świetnie, to jest bardzo, bardzo fajna wiadomość. Więc kanał rośnie, leci coraz lepiej i bardzo z tego faktu się cieszę. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Ogólnie jestem w tym momencie bezrobotny i nie chodzę do szkoły, więc w zasadzie siedzę w domu i się nudzę. Policzyłem sobie, ile ja mam dostępnego czasu dla siebie, ile będę miał, wiecie, wolnego czasu, kiedy w domu nikogo nie ma, kiedy mogę nagrywać. I wychodzi na to, że dam radę nagrywać dwa filmy dziennie. Niestety nie będą one takiej długości jak filmy dotychczas, to znaczy 30-35 minut. Będą one trochę mniejsze, od 20 do 25 minut. Jednak będą filmy wychodzić dwa dziennie. Tylko teraz pytanie. W weekend raczej filmów, wydaje mi się, nie będzie. Będziemy tylko lecieć w tygodniu, to znaczy od poniedziałku do piątku po dwa filmy. To znaczy w tygodniu będzie 10 filmów. Może mi się uda nagrać parę filmów do przodu, to znaczy na przykład dzisiaj będę nagrywał aż 5 odcinków. Żeby mieć już na zapas, żeby na przykład kiedy w czwartek idę na jazdy samochodem, zdaję prawo jazdy. No, żeby mieć te filmy i żeby wam wrzucić dwa na dzień, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie, czy będzie faktycznie od poniedziałku do piątku, w weekend nie. Czy zrobimy tak, że po prostu w dni robocze będą dwa filmy, a w weekend jeden film. Zobaczymy jeszcze jak to będzie działać. Kolejna sprawa jest taka, że kończy się powoli seria z Rimolda. A przed nami jeszcze wydaje mi się jakieś 7 do 10 odcinków i to będzie koniec. Seria z Rimolda już na stałe zniknie. Będziemy może robić jeszcze jakieś wyzwania i tego podobne rzeczy, ale taka seria jak teraz leci, to znaczy, że odcinek za odcinkiem i lecimy ten sam świat, raczej już to się nie pokaże. Na Rimworldzie naprawdę dużo czasu poświęciliśmy, więc nie chcę już, wiecie, kontynuować tego, bo to naprawdę, no, według mnie monotonne się dosyć zrobiło i przejadłem się tą grą dosyć mocno. Dlatego chcę zrobić przerwę trochę od niej, no i może tak jak mówię, w przyszłości będziemy robić wyzwania i tego podobne rzeczy, bo to jest całkiem fajne. Wydaje mi się, że to jest jakieś rozmaicenie tego, co teraz robimy. Kolejna gra, Prison Architect. Też powoli wydaje mi się, że kończymy ją. Tak samo jak Rimworld, 7-10 odcinków to będzie koniec. Po tej serii głównej zrobimy oczywiście ucieczki, więc jak macie jakieś save'y, które chcecie, jakieś własne więzienie, które chcecie, żebym ja uciekł, żeby pokazało się na YouTubie i tak dalej. Napiszcie, upublikujcie to na Steamie, jak nie macie Steama, to wyślijcie mi to na maila, jak chcecie. No i zobaczymy jak to będzie działać. Na Steamie napiszcie coś typu
krater ucieknie z więzienia. Coś takiego. To będę wtedy wiedział, że to jest więzienie dla mnie, że mam z niego uciec. Ja i oprócz tego w zasadzie nie wiem w co grać. Za niedługo też wychodzi gra, na którą bardzo, bardzo czekam. Wychodzi dzień przed moimi urodzinami, to znaczy 14 listopada. Fallout 76. Strasznie w tą grę chcę grać. Nie wiem, czy ona się nadaje na mój kanał pod takim względem, że zwykły gameplay. Z czego mi wiadomo, będzie ta możliwość budowania różnych konstrukcji, tak jak było w Falloutie 4. A że mój kanał jest głównie właśnie z tego, że budujemy jakieś rzeczy, więzienia, kolonie, jakieś miasta i tego podobne, to czemu nie? Zróbmy może bunkier w Falloutie 74 albo w ogóle jakąś kolonię w Falloutie. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry pomysł. Gra wychodzi, tak jak mówiłem, za niecałe 2 tygodnie. Dzień przed moimi urodzinami, więc się będzie działo. I tak, zobaczymy jak to się gra. Oczywiście multiplayera nie będę dawać, bo... No jakoś tak, fala to zawsze był ten single player i zawsze mi się prędzej to podobało niż grać z kimś. W Fallout New Vegas był mod do multiplayera, ale on był taki sobie, właśnie nie podoba mi się aspekt multiplayer w tej grze. To jest czysty, wiecie, survival, eksplorujemy, dużo czasu poświęcamy jakimś budynkom i tak dalej. A jak będziemy w multigracie, będzie zwykła rozpierducha, wszyscy będą biegać, strzelać i... Takie dziwne mi się to wydaje, taki Battlefield się z tego zrobi. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że BTS da jakoś to, tak wiecie, ulepszyła, że to nie będzie taki zwykły shooter, tylko zamieni się to w survival multiplayer, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że tego nie spieprzyli, jak... No, niektóre gry, które mieli w swojej historii już. Następna rzecz. W zasadzie oprócz Fallouta to nic nie mam na oku. Teraz sobie gram w 7 Days to Die. Więc możemy też coś tam nagrać, typu budowanie bunkra, bo zacząłem sobie coś tam konstruować, ale nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Więc jak chcecie zobaczyć 7 Days to Die, to też piszcie w komentarzach. Może coś tam z tego nagram. Kiedyś to na kanale było, ale w starszej aktualizacji. Więc no, tak to wygląda. Czy mam jeszcze jakieś inne gry na oku? W zasadzie nie. W zasadzie wam powiem, że sam w swoim indywidualnym graniu nie mam nic do zabawy. Z War Thunderem skończyłem. Zbyt dużo rzeczy tam się zmieniło i jakie strasznie wygodnie się dla mnie to ta gra zmieniła, więc... War Thundera po prawie 1200 godzin, no, odinstalowałem w końcu raz na zawsze. I raczej do Thundera nie wrócę. No i tak, jak macie jakieś pomysły, w co możemy grać, możecie podesłać jakiś link, czy coś w tym stylu, zobaczymy, na czym to polega. Ogólnie kanał teraz skupia się na budowaniu i symulacji, z czego widzę, no i strategii, więc jak macie jakąś taką gierę, możecie ją podesłać. Jest ta gra, która nazywa się They Are Billions. Miałem kiedyś ochotę w nią zagrać, ale jakoś tak nie za bardzo mi to wyszło. Jest dosyć stara, nie będę kłamał, bo to jest z 2017 roku, więc no w zasadzie jest już prawie 2 lata od premiery, jak widzę. Nie 2 lata, rok. 1,5 roku może. Więc tak, chciałbym to zagrać, ale nie wiem, czy to już jest przypadkiem za późno na nią. Więc właśnie jak mówiłem, jak macie jakieś pomysły, takie gry, symulacja, strategia, no, budowanie, coś takiego, możecie podesłać link, zobaczymy, może zagramy, może pojawi się na kanale. No i tak. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję za... No, pobicie tyle rekordów, za tyle subskrypcji, za tyle komentarzy i w ogóle pozytywnych opinii. Bardzo z tego faktu się cieszę. No jak chcecie zobaczyć więcej filmów z mojego kanału, w wykonaniu moim, zasubskrybujcie kanał. No i bądźcie na bieżąco. Więc trzymajcie się. Cześć.